Cześć, dzień dobry, z tej strony Arleta, krzakowisko.pl, a to jest kolejne nagranie z cyklu Podstawowe zasady aranżacji roślin w ogrodzie przydomowym. Dzisiaj powiem trochę o tworzeniu rabaty piętrowej. Jak tworzyć rabatę piętrową, to myślę, że wszyscy wiedzą. Wysokie rośliny sadzimy z tyłu, żeby nam tworzyły tło. Natomiast im roślina jest niższa, tym bardziej sadzimy ją od czoła tej rabaty, żebyśmy widzieli każdą roślinę, która na tej rabacie rośnie. Tutaj jest pewne takie niebezpieczeństwo, które już poruszałam w jednym z wcześniejszych nagrań, że taka rabata piętrowa może wyglądać trochę za bardzo porządnie w ogrodzie takim naturalistycznym. Pokazywałam tam, jak wprowadzić taki efekt naturalizacji tej rabaty, żeby przemieszać trochę rośliny, te niższe posadzić delikatnie z tyłu, zamienić je miejscami z tego najniższego piętra z tą rośliną ze średniego piętra, przemieszać takie pojedyncze rośliny po to, żeby wywołać większe wrażenie głębi, żeby ta rabata nie była taka, wiecie, taka równa jak od linijki, bo to w ogrodzie naturalistycznym niekoniecznie może pasować. A dzisiaj powiem o tym, że żeby założyć taką rabatę piętrową, żeby posadzić właśnie w taki sposób rośliny, że wyższe są z tyłu, niższe są z przodu, to trzeba mieć jedną podstawową umiejętność. Trzeba wiedzieć, które rośliny z tych, które kupujemy, będą wysokie, a które pozostaną niskie. To jest nam potrzebne, żeby założyć tą rabatę piętrową. I tutaj tak jakbym zechciała zebrać te wszystkie poprzednie moje wywody z poprzednich tych odcinków tej serii, że idąc do sklepu nie możemy tych roślin kupować tak na hura, co nam się podoba, nie wiedząc, jakiej wielkości będzie ta roślina, bo musimy ją dobrać także do tego miejsca, w którym ona będzie w naszym ogrodzie rosła. Możemy oczywiście polegać na sprzedawcy, zapytać go, do jakich rozmiarów ta roślina urośnie, którą chcemy kupić. Możemy przeczytać to na etykietce, tylko że etykietki to nie zawsze są, a jak są, to mogą być źle włożone. No tam różne problemy mogą być z tymi etykietkami. Najlepiej jest wiedzieć o tym, jaką roślinę chcemy kupić, zanim pójdziemy ją kupić, czy też zanim zamówimy ją przez internet. I no, dobrze jest wiedzieć, właściwie no, to konieczne jest, żeby wiedzieć, w którym miejscu w ogrodzie my ją posadzimy. Bo często obserwuję też to, że kupujemy rośliny, kupujemy, a potem gdzie je posadzimy? Nie wiemy, gdzie. Później jest problem, a gdzie ja na nią znajdę miejsce w ogrodzie? No nie ma! I wciskamy ją gdzieś po kątach. I później wychodzą z tego takie kwiatki, że one są, to są duże na przykład rośliny, a są zduszone przez inne rośliny. No, w ścisku to my nigdy nie zobaczymy urody tej rośliny. Kupiliśmy ją, kiedy stała pośród innych takich samych roślin. Zobaczcie też, jaki to jest mechanizm w tych marketach. To nic, że ta roślinka ma jeden czy dwa kwiatuszki. One są ustawiane wszystkie tak, te doniczki jedna przy drugiej, że wydaje nam się, że wchodzimy i tu jest taka łąka kwietna, wszystko kwitnie. No i w ten sam sposób trzeba by te rośliny posadzić w swoim ogrodzie, żeby ten efekt osiągnąć, a nie kupować pojedynczą roślinkę. Wyciągamy teraz z całej tej łąki kwietnej tą jedną pojedynczą roślinkę i jeszcze wciskamy ją pomiędzy już jakieś swoje nasadzenia, bo przecież no, nie ma miejsca na nią w ogrodzie. Takie rzeczy planujemy najpierw, projektujemy najpierw, rozrysowujemy sobie najpierw i wtedy jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej jest, kiedy wiesz, po co idziesz i po co ci jest to potrzebne. Kiedy wiesz, w którym miejscu będziesz sadzić tę roślinę, do którego miejsca potrzebujesz rośliny i o jakich cechach powinna być ta roślina, którą chcesz kupić. Wtedy wszystko ma ręce i nogi i tego uczę w kursie projektowania rabat. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Bardzo serdecznie Cię zapraszam, bo tam uczę wszystkiego krok po kroku, po kolei, dokładnie, jak sobie takie rośliny zaprojektować, zaplanować, na co zwrócić uwagę, jak je dobrać. Więc bardzo serdecznie zachęcam. Pa, pa!